sobotę 3 grudnia. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. A czynię to hasłem z psalmu 102, 20 i 21 wierszu czytamy. Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć. A w Ewangelii Jana 8:36 czytamy. Jeśli więc Syn nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. W jednej z pieśni są takie słowa. Przez Twą krew, w imieniu Twym, dziś prawdziwą wolność mam. Jezu, Ty z miłości swej dałeś mi zbawienia dar. Dzisiaj jesteśmy także zachęcani, aby spojrzeć do listu do Filipian. W 1 rozdziale czytamy słowa modlitwy Pawła za Filipian. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, gdy Was wspominam. Zawsze w każdej mojej modlitwie proszę o rado z radością za Was wszystkich. Z powodu Waszego udziału w głoszeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do tej chwili. Jestem też pewny, że Ten, kto rozpoczął Wasz dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszne jest, abym tak myślał o Was wszystkich, ponieważ noszę Was w sercu, gdy jestem więziony i gdy bronię i umacniam Ewangelię. Jesteście razem ze mną uczestnikami łaski. Bóg mi przecież świadkiem, że tęsknię do Was wszystkich miłością Chrystusa Jezusa. I oto się modlę, aby Wasza miłość była coraz pełniejsza w poznaniu i we wszelkim rozumieniu, w rozróżnieniu tego, co istotne, abyście byli czyści i nienaganni na dzień Chrystusa, napełnieni przez Jezusa Chrystusa, owocem sprawiedliwości ku chwale i czci Boga. Kochani, dziś ostatni dzień tego tygodnia, którego hasło jest jakże do nas przemawiające. Oto Król Twój przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski. A jak Ty spojrzałeś na ten tekst w ciągu tego tygodnia? Czy ten pierwszy tydzień Adwentu, który dzisiaj się kończy, był czasem na modlitwę, na zastanowienie się, na wyciszenie się? Nie jest za późno. Kochani, dzisiejsze teksty zachęcają nas do tego, abyśmy skupili się na modlitwie. Abyśmy, tak jak Paweł modlił się za Filipian, abyśmy my modlili się za naszych braci i siostry. W naszych parafiach, w naszym kraju, w naszej rodzinie. Za wszystkich. Za wszystkich chrześcijan, ale nie tylko. Moi drodzy, jesteśmy zachęcani, ponieważ Pan patrzy z nieba na ziemię i wysłuchuje wszystkich tych, którzy do Niego wołają. Wszystkich tych, którzy przez grzech skazani są na śmierć. On czeka. Czeka, aż przyjdziesz do Niego i będziesz wołał. Aż będziesz przepraszał. To jest bardzo ważne. Zwróć się do Pana. On przychodzi. Król Twój przychodzi. Czy jesteś gotowy? Zostańcie z Bogiem.